22 marca, piątek, drugie wydanie Teleskopu. Ja nazywam się Kacper Skop i zapraszam Was do programu. Przegląd miesiąca rozpoczynamy od walentynek, które jak co roku były dość hucznie obchodzone. Choć znaleźliby się i tacy, którzy woleliby, aby to święto nie istniało. Jak co roku odbył się walentynkowy turniej dwójek siatkarskich, na który przyszły prawie wszystkie klasy szkoły. Oprócz tego w szkole działała poczta walentynkowa, dostarczono ponad 100 walentynek, w tym również do nauczycieli. 23 lutego odbyło się wydarzenie w kinie Centrum pod tytułem Twój włos ma głos. Realizowane było ono w ramach olimpiady Zwolnieni z teorii przez uczniów jedynki. Można było wziąć udział w wykładach na temat dbania o włosy, peruk i przedstawicieli Amazonek. Zaskoczeniem był szlachetny gest jednej z uczennic klasy 3B, Natalii Polok, która oddała część włosów w fundacji w celu przetworzenia ich na perukę przez fundację. 16 lutego odbyła się kolejna noc muzyczna w Sobieskim. Uczestniczyło w niej wiele osób zainteresowanych muzyką, zarówno amatorów, jak i już bardziej doświadczonych. Artyści mogli wystąpić na scenie, na przykład zespołowo przed rówieśnikami, lub grać w salach lekcyjnych. Organizatorami byli przedstawiciele koła jazzowego. Po raz drugi w tym roku szkolnym odbyła się noc gier planszowych, lecz tym razem dodatkowo odbyły się zajęcia i gry matematyczne, w tym liczenie arkuszy maturalnych. 1 marca na auli szkolnej spotkało się ponad 100 uczniów naszej szkoły. Organizatorami nocy gier planszowych byli nauczyciele matematyki. 11 marca odbyła się premiera drugiej części To ja, król. Koło teatralne pierwszą część wystawiło w czerwcu ubiegłego roku. Teraz czekaliśmy ponad 8 miesięcy na część drugą. Spektakl pozostał farsą komediową i była to jedynie kontynuacja części pierwszej. Reżyserem i scenarzystą spektaklu jest Daniel Mielech. Korektę wprowadził Kuba Będkowski, zaś opiekunami były pani Elżbieta Marciniak i Tatiana Żmij. 15 marca w szkole odbył się Dzień Śląski. Z tej okazji do szkoły przyjechał Teatr z Bierunia, który wystawił sztukę pod tytułem Wilio na poziomie 650, opowiadająca o najdłuższym strajku podziemnym górników w 1981 roku. Oprócz tego samorząd uczniowski chodził po korytarzu, zadając zagadki uczniom na temat języka śląskiego. Ciekawe, kto wiedział, co to haberfloki. Rzykać. Modlić się. Super. Rzykać. Rzykać do punboczka. Modlić się. Dobrze. Rzykać. 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 Mówić. Mówić coś. Modlić. Modlić? Wymiotować. To rzykać. Po polsku chyba. Nie. Nie rzykać. Rzykać. Nie rozumiem. Modlić się. Aha. Serio? No. Wow. Rzykać. Rzykać. Rzykać? Rzykać. Modlić się. Modlić się. I to już na tyle z przeglądu miesiąca. Przejdźmy zatem do flesza nadchodzących wydarzeń. Ruszyła kolejna edycja Złotych Indeksów Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Do 30 kwietnia można zgłaszać swoje prace, eseje na temat społecznie wykluczeni, jak otworzyć ludzi na świat. Zwycięskie prace otrzymają złoty indeks na studia na wybrany przez laureata kierunek i stypendium o wartości czesnego na cały okres studiów. A więcej informacji znajdziecie u pani Hanny Rychel lub na Librusie w ogłoszeniach. 27 marca w szkole obchodzimy Dzień Teatru. Z tej okazji poloniści organizują różne atrakcje, a także wydarzenie na auli, na które serdecznie wszystkich zapraszamy. 14 kwietnia, podobnie jak w zeszłym roku, obchodzimy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Warto w ten dzień zwrócić uwagę na takie osoby, bo być może znajdują się one wśród nas. W ten sam dzień klasa 3B pod opieką pani Bożeny Surmy i Bogusławy Nideckiej organizuje koncert, na który zostaną zaproszone okoliczne szkoły specjalne, ich uczniowie oraz opiekunowie. To już nasza tradycja. Można by rzec, po raz trzeci w szkole odbędzie się Sobieską. Już 19 kwietnia będziecie mogli ponownie spędzić noc w szkole. Wszakże dopiero ruszyły zapisy na helperów i twórców atrakcji, jednak już zainteresowanie wydarzeniem widać. Również poza szkołą. Więcej informacji na Librusie oraz szkolnym serwerze Discord. To już na tyle z plesza nadchodzących wydarzeń w tym miesiącu. Jeśli macie jakieś propozycje, prośby lub ogłoszenia, zachęcam do pisania w komentarzach. W programie zajdzie jednak mała zmiana. Otóż część w terenie będzie wydawana w formie shortów na YouTubie, zamiast w oficjalnym wydaniu Teleskopu. Celem skrócenia materiału. I tym samym kończymy drugie wydanie Teleskopu. Jeśli macie jakieś pytania, prośby, zachęcam do kontaktu. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem.